przychodzę do was z kryzysem istnienia, bo chciałabym was ostrzec, żebyście byli mądrzejsi od nas. A mianowicie kupiliśmy sobie oświetlenie w Biroju. Takie plafony. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie, jak się je powiesi. Problem jest tylko taki, że od razu przywierciliśmy go sobie do sufitu. I nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ta lampa bzyczy. Nie wyobrażam sobie siedzieć w salonie przy zapalonym świetle i słuchać takiego bzyczenia. Więc teraz musimy to odkręcić i zwrócić do sklepu. I zastaniemy pewnie z takimi pięknymi dziurami na suficie. Będziemy musieli kupić jakąś jebitnie wielką lampę, żeby te dziury zakryć. No. Jestem załamana. Wkurzona, żeby nie powiedzieć brzydziej. Bo targają mną bardzo silne emocje teraz. The next day. Dzień dobry się z Państwem, mamy ciulate humory, gdyż ponieważ jest akcja wieszamy sobie lampy, kupiliśmy wczoraj w Leroy plafony do wszystkich pokoi w mieszkaniu, to są takie plafony LEDowe i one były takie kwadratowe, zaoblone, do salonu był taki jeden duży, a wszystkich pozostałych pomieszczeń takie trochę mniejsze. No i wczoraj, jak pewnie możecie zauważyć, tu jest sporo dziur na suficie. Zawiesiliśmy sobie ten kwadratowy, piękny plafon, który nam się najbardziej podobał w sklepie. I w sumie cenę miał niezłą. Podłączyliśmy, no i co? Świeciło, było wszystko super. Ale elektronika w tym LEDzie chińskim była tak badziewna, że to bzyczało tak, że się nie dało tego nie słyszeć niestety. To było takie głośne bzyczenie, że skoro mi przeszkadzało, to Kaśce to już w ogóle, nie? Więc dramat. Więc oddaliśmy te LEDy. Do Leroy, więc zwrocik super przeszedł, no bo to tylko było, że tak powiem, no zero śladów użytkowania, tak? Zdjęliśmy i tyle. I kupiliśmy sobie takie inne LEDy. Takie jak mają nasi sąsiedzi, bo wiemy, że są ładne, a wiemy też, że nie bzyczą. O, takie. No i chcieliśmy to tak sprytnie powiesić, żeby zakryć dwie dziury z pozostałych czterech z wczoraj. Przez co ta jedna dziura montażowa do tego nowego wypada tak jakby bardzo wprost na wprost kabla. No ale ile masz tam sytuacji, żeby może tam iść prąd, nie? Jakby na planie koła to 1/360. No i właśnie trafiliśmy w tę sytuację, że to jest ta 1/360, gdyż prąd nam się skończył w tym kablu. To już nas trochę przerasta. Więc zadzwonimy sobie do naszego Dareczka. Żeby przyjechał i naprawił to, co żeśmy spierdolili. Przepraszam, muszę użyć takiego słowa, ale nie da się inaczej. Jakiego trzeba mieć pecha, słuchajcie. Jak kupujecie oświetlenie i kupujecie plafony albo coś, co ma LEDy, pilociki i można zmieniać barwę i tak dalej, uczcie się na naszych błędach. Zanim cokolwiek przywiercicie do ściany, podepnijcie sobie kabelki i zobaczcie, czy to nie będzie brzęczeć. Bo to brzęczenie to nie było takie brzęczenie, które można zignorować, tylko takie brzęczenie, które w salonie przy oglądaniu telewizora doprowadzałoby was do szału. Ale z drugiej strony jest pozytywna w tym wiadomość. Tak, przyjedzie pan Darek i zamontuje nam lampę. Zamontuje nam od razu lampę w łazience, będziemy zamówić lustro. A jak już tu rozrobi rozpiściec, to od razu szpachluję te małe dziurki po kołkach, dla których kupiłem specjalnie masę szpachlową. Wow! Także idziemy tak próbować dalej. Zobaczymy, co nam się uda znowu zepsuć, ale no, humory nie są najlepsze. No nie. Teraz idziemy do sypialni. Ma teraz już przeniesiony. Zobaczymy, jak to się skończy. Dobry wieczór się z Państwem. Jest już wieczór, godzina 20. Humory lepsze, gdyż ponieważ jestem rozświetlony blaskiem reflektorów LEDowych. No, także tak, rano nam się tam, jak widzieliście, trochę nie wyszło i mieliśmy problem z kabeleczkiem, ale potem, nie tracąc czasu, zamontowaliśmy całą resztę, czyli taki mały w kuchni, mały w sypialni i mały w sypialni i duży w salonie, tak jak tu widzicie. I szczerze to robi to robotę. W sumie za ten hajs to nie było źle. Do tego mamy taki pilocik. Taki pilocik jest po jeden na każdą lampę, ale można sobie jakby sparować, żeby sterował jeden pilot wszystkimi lampami. Andrzej, zademonstruj zmianę światła. Uwaga, teraz będę na przykład barwie zimnej albo barwie ciepłej. Włączmy na neutralną, jest fajnie. Także mega fajny gadżet.
No, ale humory lepsze, gdyż dlatego, że przyjechał nieoceniony pan Darek. Darek to jest fachowiec. Darek wziął, zrobił taką małą dziureczkę tam w suficie. Teraz wam pokażemy. I co? I udało mu się dobrać kabelek. Idealnie przywierciłem się przez przewód fazowy. Zahaczyłem i lekko drasnąłem przewód neutralny. Ale niestety jeden i drugi nie budą uratowania, więc wstawiliśmy reparaturkę. Kabelki są super pięknie połączone ze sobą. Wszystko działa. Na razie tam jeszcze nie wisi plafon taki jak tu. Tylko wisi żarówka, no bo dziura została zagipsowana. Trzeba będzie jeszcze jedną warstwę gipsu tam położyć. Pociągnąć gładzią, pomalować i będzie cacy. Tak, i słuchajcie, no po prostu to jest taki fuks, że my się z panem Darkiem dobrze znamy prywatnie, bo dzięki temu właśnie w sytuacjach kryzysowych, niedziela, 9 rano, jak dzwonimy, to odbiera nasze telefony i jak błagamy, to przyjeżdża nam pomóc. Także Darek to ogarnął, nie wiem co zajęło. Nie wiem, ale szybko, dłużej byliście w Leroyu niż to robiliście. Mamy tutaj pięknie zagipsowane, od razu dziury po starych kołkach też są połatane, za jednym razem to ogarniemy. No i co? Będzie zrobione. Tak, i miało się pojawić oświetlenie w łazience, ale to jednak jutro, dlatego że... My mamy tylko taką malutką poziomiczkę, a lampa jest cała długa, bo lampa jest długa o tak. I byłoby to nieprofesjonalnie wieszać to na oko. Więc tak. Jutro przyjedzie Darek z dużą poziomicą i wzięliśmy, kupiliśmy dwa wiertła, albo trzy wiertła takie porządne z koronką do ceramiki, no i będziemy na wolnych obrotach to ciąć. Tak. Ale no, także tak, humor lepsze, polecamy pana Darka. Sytuacja uratowana, gdyby ktoś z was w ogóle, o muszę to powiedzieć, bo nie mówiłam chyba tego wcześniej. Fajnie, że oglądacie te filmy i widzę, że część z was znalazła mnie na Instagramie. Link do mojego Instagrama, w razie czego jest w moim biokanału. I gdybyście mieli jakieś pytania właśnie, no to możecie śmiało pisać, w razie czego też można odzywać się na maila. I już ktoś z was odzywał się w sprawie kontaktu do pana Darka, a ja pana Darka mogę z czystym sumieniem polecić. Uważam, że nasze mieszkanie jest wykończone bardzo ładnie, w sensie takim jest to taka czysta i estetyczna praca, także gdyby ktoś z was był zainteresowany, to możecie się śmiało odzywać. Pan Darek na terenie Warszawy i jej okolic jak najbardziej działa. Darek jest fachura. Darek skubał dzisiaj kawałek ściany i co potem zrobił? Od razu sobie posprzątał, to jest w ogóle, to jest właśnie... No, jest tak u nas trochę po koleżeńsku, ale nie, to już pachelkę, już szufelkę i siup, sprzątamy. No nie, żeby to się nie roznosiło, także jest konkret. No, możemy polecić naprawdę z czystym sumieniem. Nie widziałam nigdy w życiu tak czystego w pracy fachowca jak pana Darka. W sensie naprawdę, tu jest zawsze było wszystko w trakcie całej tej naszej walki z wykańczeniem tego mieszkania. Na koniec dnia pięknie posprzątane i tak dalej. Także wspomnimy o tym na pewno jeszcze w filmie, prawda? O tym, gdzie będzie podsumowanie całych kosztów. Ale już teraz, gdyby ktoś z was miała na przykład taki fuck up i stwierdził, że już woli lepiej sam tego nie naprawiać, to polecamy odzywać się do pana Dareczka. Tak? No. Także sytuacja kryzysowa ogarnięta. To tak. Chyba na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, komentarz. W komentarzu macie popytać na przykład coś o pana Darka, nie? Tak. I zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.